Hello! Uwaga. Uwaga, włosy reveal. Ta-da! Co sądzicie? Jest ładnie? Chyba jest całkiem cute, na zgodę na live. Dalej wyglądasz sexy. Dziękuję. To co tam u was? Wdycham lawendę z poduszki, Boże. Próbuję wyciąć lalce oczy, a potem będę próbować je naprawić. Leniwa Mafino, to jest bardzo ciekawy pomysł. Bardzo mi się podoba. Dopiero ostatnio przypomniałam sobie o twoim istnieniu. Nie, jak tak można? Byłaś zakopana głęboko w czarnych czeluściach mojego pustego mózgu Maru. Straszne. Cieszę się, że wam się podobają. Czemu muzyka się zatrzymała? O, już. Teraz musisz wymyślić do tych włosów nowy makijaż. Właśnie nie, ten super pasuje, patrzcie. Makijaż reveal pasuje idealnie. To możemy zaczynać tak naprawdę. Co mamy dzisiaj w planach? Słuchajcie, dzisiaj w planach mamy na dobry początek. Zobaczmy, setny live. Co teraz? Słuchajcie, tak naprawdę to zauważyłam, że Wojtek ostatnio miał na swoim kanale 200 filmików. I wiecie, co jest najgorsze? Ja na moim kanale też mam 200 filmików i połowa to są live'y. Ponad połowa tak naprawdę. Sprawa wygląda tak, nie jestem pewna, czy nie będę przerzucać się na inny kanał YouTube'owy, w sensie do live'ów samych. A tutaj nie zrobię faktycznie tak jak Wojtek, że jeden kanał będzie na streamy, a jeden kanał będzie na robienie poważnych rzeczy jako YouTuber, cześnikę. To może być mój plan troszeczkę. I co? I... Jestem donatem! Dziękuję. Halo! Tak, 100 to jest bardzo ładna liczba i co jest niesamowite, że wy wytrwaliście ze mną. Za ile gramy? Za 3 złote. Jeszcze jedna złotówka. Paru kochana, jak robiłaś włosyczek i zdjęłaś słuchawki, to cię ledwo co było słychać, jak je założyłaś, to już jest ok. To dobrze, że już jest ok, ale się przestraszyłam. Już nie będę zdejmować słuchawek, ustalmy sobie, nigdy nie będę zdejmować słuchawek od teraz. Pokażę wam tego mojego sierściucha małego. Sierściuch! Patrz, co się dzieje! Ludzie! Cześć! Jestem sierściuchem! Zauważ mnie! Halo! Słyszeliście ją? Jakoś powiedz, miau! Jeszcze macie chwilę Nikę. O tak! O, jak dobrze mi! Oh my god! Zostałam trzymana i teraz już mi tak dobrze. A wcześniej mi się nie podobało. Uwunia! Nikę legenda, no. Mój pierwszy donate w życiu, dziękuję ci w takim razie bardzo, D-Flow. Słuchajcie! Dalej, co chcę jeszcze ogarnąć tutaj? Plany na kanał. Potem wam poopowiadam o rzeczach z D&D. A... Plany na kanał w 2023. Mam nagrane 2 filmiki z Wojtkiem. Mam spisane co najmniej 3 filmiki moje. Misiek Don 5 zł. Jak trzeba, to trzeba. Ważna rzecz a propos tego. Jestem donatem! Okej. Okay. Zauważ mnie! Sprawdzam, co sprawdzasz? Jestem ciekawa. Zaraz będę mówić, dajcie chwilkę. Mybik potato 5 zł. Sprawdzam. Teraz się czuję sprawdzona. Dobra, słuchajcie, więc sprawa wygląda tak. Z racji, że live będą na innym kanale. Kanał będzie się prawdopodobnie nazywał po prostu Pomarutku Live. Nie nazwę go po prostu Pomarutku, nie. Ale będzie Pomarutku Live, czy coś w tym stylu. I co? I live z tego kanału znikną. Prawdopodobnie. Postaram się, żeby były tu wrzucane na żywo różne rzeczy i tak dalej. Ewentualnie na tym kanale będą się pojawiały live'y, które po prostu nie będą w zapisach. Pomarutku strumyk, dokładnie. Gdzie strumyk płynie pomarutku. Rozsiewa zioła maj. Nikę, co ty próbujesz polować, co? Przepraszam bardzo, czy mogę prosić cię o uwagę? Co planujesz polować, co? Chcesz coś powiedzieć naszym widzom? Co jeszcze poza planami takimi? Poza tym planuję, że w końcu zabiorę się za filmiki. Ale mam cel do następnego 14 listopada, żeby... Co się zepsuł dźwięk? Nani? What? Co się dzieje w ogóle? Przełącza mi się. No nie wiem dlaczego. To może przez Nikę. Nikę zjada mi dźwięk. Nikę be like... Dźwięk? Ha? Huh? Jak w Minecrafcie te dźwięki. Dobra, więc słuchajcie, będą odcinki o Miraculum.
będą odcinki o Encanto. Nie spodziewaliście się tego, co nie? Nikt się nie spodziewał. Zauważ mnie. Arisu, dziękuję. Halo. Witaj, Maru. Nike to kolejny dowód na to, że koty to tak naprawdę ciecz. Będzie ogólnie, mam zamiar zrobić kilka odcinków o pokojach. Zobaczycie. Będą państwo zadowoleni. W ogóle będę miała dostęp w końcu do Disney+, co oznacza więcej odcinków o Disneyu. Ja sama bardzo lubię Disneya, nawet mimo, że jest obrzydliwą korporacją. Jakby mam zamiar zrobić trochę więcej odcinków o takich klasycznych animacjach. I co jeszcze? No to tyle na razie. No to takie najważniejsze rzeczy są. I słuchajcie, i będziemy zaczynać teraz grać w Gartic Phone. Na początek, słuchajcie, zrobimy sobie szybką grę. Zaraz wyślę wam link, będziecie mogli sobie dołączyć. Tak, poinformuję was o nowym kanale na społeczności, będziecie mieli wszystkie info na bieżąco i możecie przygotowywać sobie niedługo hajsy na ofertę walentynkową, ponieważ zamierzam ją niedługo zacząć robić, co będzie wybitnym osiągnięciem z mojej strony. A właśnie, to jest bardzo fajna rzecz, jak nie macie komu dać walentynek, to będzie oczywiście nowa self-walentynka, czyli walentynka ode mnie dla was. Jeśli będziecie chcieli, napiszę wam tam fajne życzonka w środku i będziecie mogli sobie ją gdzieś zachować i tak dalej. To będzie takie bardzo od serduszka mojego. Więc pamiętajcie o tym. No i wrócą przypinki. Tylko, że tym razem przypinki będą... przypinki będą, słuchajcie, tym razem z konkretnymi wzorami. Dzięki, Bulwo! Nie sądziłam, że wpadniesz! Kontrola humoru, hello. Kontrola, ty... Miau! Co, Kicia? Nika się chce pobawić strasznie. Pobawimy się z nią na końcu odcinka, chcecie? Damy jej smaczka na nowy rok? Jak nie macie komu dać walentynek, to dajcie jej Maru. Bardzo chętnie, ja przyjmę od was wszelkie walentynki, więc nie ma problemu. Dobra, słuchajcie, zaczynamy w takim razie z 14 graczami. Oczęta, tak, oczęta ma Nikę. Czekajcie, pokażę wam jej oczęta jeszcze. Zobaczcie na jej oczko. Z tym takim grzecznym kateczkiem. Tak? Nikoś? Jestem grzecznym kateczkiem? Jestem grzecznym koteczkiem. Miau, 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 miau. I co jest najlepsze, że jest właśnie taka flexible. Długi kot. Bardzo długi. Ale jak coś, to spokojnie, żeby nie było. Ona to lubi. Ona lubi być miziana. Ona lubi być miętoszona. To jest coś, co jej się podoba. Potem dostanie jeszcze smaczka za to, że jest grzecznym kiciusiem. Dobra, słuchajcie, lecimy w takim razie, gramy w gar... No, kurde, musiał wyjść ostatni gracz, no. Dobra, trudno. Lecimy. Zaczynamy pierwszą rozgrywkę w naszym setnym live'ie. Dobra, słuchajcie. Koci, oce... Nie. Koci wojownik na łódce. W nawiasie boi się wody. Kucyk pony, kucyki pony. Ale że wiele mam ich narysować? Czekajcie. Ja nie wiem, czy ja dobrze rysuję kucyki pony. Nie jestem najlepsza, jeśli chodzi o friendship is magic. Prawdziwą magią... co jest prawdziwą magią? Nie, na pewno nie te kucyki. Wygląda jak krowa. Jezus Maria, dobra, czekajcie. Zrobię teraz takiego kucyka jak w tych nowoczesnych kucykach. Prawdziwą przyjaźnią jest przyjaźń, którą spotkaliśmy po drodze. Dobra, czekajcie, będzie Pink Pie. Nie pamiętam, jakie miała włosy. Ostatnio tyle razy rysowałam, że masakra. Nike, co ty robisz? Nike mnie rozprasza. Śmiech do... Śmiechom... i dokazywaniu nie było końca. Tak, pięknie. Wielka biel, o kurde. Czekajcie, czy ja mogę zakryć Gartic Phone? Nie mogę.
Uga buga. Udało się. Jestem zdolna. Coś czuję, że przypinki z Uga Buga będą naprawdę na topie w tym roku. Gdzie kot uciekł? Przecież dosłownie tu była. Nie uwierzycie w to! Oh my god! Słuchajcie! Zgadnijcie, gdzie jest kotek! Pod spodem jest! O mój Boże, widzicie jej łapkę? Spójrzcie! Zakrycił. Dobrze, już cię zakrywam z powrotem. Masz, masz. Nie mogę. Płek, płek, płek. Nikę kontra Donica. Ona tak kocha być pod kocykiem, słuchajcie, naprawdę. W ogóle czaty. Ktoś mi doradzi, jak szybko wysuszyć podeszwę buta? Pewna wredna małpiastka nasypała mojemu bratu do butów śniegu i mam problem. Pytanie to o Fpowi. O Fpowi? Nie mam pojęcia. Nie wiem, co to jest pytanie o Fpowi, ale wiem, co to jest Maru. Dobra. Włoski. Super. Bluza. Ekstra. I teraz, co to jest pytanie o Fpowi? Maru to jest końcówka japońskich imion męskich. Bardzo popularna. To wszystko, tak. Wcale nie jestem to ja. O-o. Ktoś? Tu? To nie. Nie, o Boże. Nie zdążyłam! Nie zdążyłam zrobić tamtej rzeczy, teraz mi źle. Miska? Jak wygląda miska? Zdefiniuj miskę, dobrze? Jakby potrzebuję jakiejś pewnej podpowiedzi. Czy miską jest taka miska do ciasta na przykład? Czy to jest miska? Czy powinnam zrobić jakąś metalową? Zdefiniujcie miskę, błagam. Miska. Łódź. Tak, wyszła po prostu. Łódź. Koniec. Miska w wodzie. Weź się, przestraszyłam, że źle przeczytałam tamto hasło. Nikę. Zadowolona jak nigdy wcześniej. Twoja babcia, gdy nie chcesz jeść. Chociaż. Zjedz. Nie chcesz zjeść kotlecika? Jak to nie chcesz zjeść kotlecika? To może ja ci nałożę. Co? Co to jest? Cwat. Kocham cię. Maru cię kocha. Listo zakupów. Nie wiem, co to jest cwat, ale okej. Nikę patrzy na deszcz. Więcej! Więcej! Nie zdążę, Boże! Tam było napisane czat? O nie! To przepraszam, wyszło, że nie przyznałam się do mojego skrytego uczucia, że was kocham. Uwu! Czacie, kun! Spójrz na mnie, spójrz na moje oczy. Czy ty mnie kochasz? Czacie, kun! Czacie, cian! Maru bekon! Co to jest za rap jakiś parszywy? Nie będzie rapu na moim live'ie. W ogóle nie ma takiej opcji. O, możemy już zobaczyć. A to czekajcie, to trzeba zrobić bardziej tak... Of course, Marucian. Koci wojownik na łódce boi się wody. Dobra, sprawdzimy sobie to. A potem wyznam wam moje uczucia. Czarny kot syczy na wodę. Nikę pływa na oceanie. Nie podoba mi się, że Nikę pływa na oceanie. Ja się boję oceanu. Jak mam ją uratować? Zobaczcie na nią, jak ona jest dzielna. Stara Nikę i morze. Niech ktoś napisze taką książkę. Fanfic Stara Nikę i morze.
Ja to zrobię. Proszę tak. Proszę tak, w końcu będzie się chciało nam jakby czytać tę książkę, nie? Zobaczmy dalej. Kucyki Pony. I to były moje kucyki, które były dość... Kucyki Pony, okej, dobra. Zostałam zrozumiana. O, w sumie wygląda jak kucyk Pony, no nie można powiedzieć, że nie. Taki z gumy do rzucia, ale rumszowy kucyk Pony. A, że rumszowy kucyk i mamy rum. Bruch, bad, jednorożec. I tutaj patrzcie, ten ma zęby jakieś, ma czerwone oczy. Zły jednorożec, krwawi. Uj, spójrzcie na niego. Muszę zrobić screena tego jednorożca. On jest taki angry. On jest taki angry. Ja chcę to jako emotkę. Jest cudowne. Boże, MCL Extra. Badass jednorożec. Jak najbardziej. Cudowne. Maru przybija piątkę z D-Flowem. Zobaczymy. Ja nie widzę. A, dobra. Piątka. Widzę tutaj. Maru plus D-Flow. O, tutaj jest Maru i znak zapytania. Kto? Maru plus pytanie to odpowi. Ofpowi! Czacie, ofpowi! Co to ofpowi? Maru nie wie. Czat, niech ofpowi, co to ofpowi. Co to jest? Czym to jest osoba z koroną? Król Polski boi się Maru. Bardzo dobrze. To jest jakiś król... O tak, dobra, już się przestał bać chyba. Że jego wysokość gra Maru na werblach? Od dzisiaj nazywam się ofpowi. Ofpowi to przecież ofpowi. No logiczne. Victor's Arcane. Czemu ja nie dostałam tego hasła? Przecież ja uwielbiam Lola. To jest całkiem dobre jak na prosty rysunek. Baba się patrzy. Toż to chłop. O, babcia patrzy. Strzela laserami. Stara baba się gapi. Co ty robisz? Co ty robisz, wnusiu? Twoja babcia gdy nie jesz, nie chcesz jeść. Kotlecika chociaż zjedz. Moja babcia. O, nie wiedziałam, że mamy tę samą babcię, leniwa mafino. Śliczna jest. Dalej. Muzyka do zwiastunu. Nie chcę muzyki do zwiastunu. Chcę muzykę, która będzie... taka zwyczajna, nie wiem. Pomarukutku. Pomarukutku live. Maru ma live. Siema. Ja koczam Lola. Ja też koczam Lola. Ja kucam Lola nawet, powiem. Dobra, Maru ma live. Czat, jest was 37 osób, ale Wicz uważa, że to jesteście, że wy jesteście Wiczem. Czat kocha Maru. Kocham cię. Maru cię kocha, listo zakupów. Bo nie wiedziałam, co tu zrobić. Dobra, co tam piszecie? Jak się kuca Lola? Zabijasz przeciwnika, potem nad nim kucasz, żeby pokazać przewagę. Nike Mastermind. Okej, okay, tutaj patrzcie, Nike siedzi przy komputerze i tutaj potrzebuje takiego montażu, jak ktoś wstawia, że wiecie, jakieś te... Minecraft? Czemu Nike gra w Minecrafta? Czekajcie, co? Ja właśnie skończyłam pierwszy sezon Arcane. Arcane jest takie dobre. Takie normalnie... Nie wiem, czy wiecie, ale zrobiłam filmik o Arcane i dlaczego to jest takie dobre, więc jak chcecie, to możecie zobaczyć. Nike wygląda przez okno. Przestała grać w Minecrafta, zaczęła oglądać okienko. Za to można spamić emotkami, czy coś. Co? Kiedy można spamić emotkami? Ani? Ja jestem wadą Lola, wpisze Angel K. Elena pyta, jaki jest twój ulubiony film Disneya? W tym momencie wydaje mi się, że... Disneya to może być Księżniczka i Żaba, bo bardzo mi się podobało. Z drugiej strony nie jestem pewna, czy byłabym w stanie oglądać Księżniczkę i Żabę tak w kółko. A wydaje mi się, że taki ulubiony film to powinien być taki binge-watchable. Maru bekon, Maru na bekonie. Stałam się bekonem. Zmutowaliśmy się ze sobą. Jak coś to Dezy żyje i teraz nagrywam muzykę. W sensie master czułek. O matko. Ja nie wiem. Przeciekająca łódka. Wood! Wood! Ninkę kontra Doniczka. Czy zgadłam? Co? Czemu nie gracie w ten Gartic Phone z memami? Nie wiem. Nie wiem. Nie mam pojęcia, nie pamiętam. Make it meme się nazywało to. A teraz...
teraz się naprawdę nazywasz Ofpowi? Nie wierzę w to. Official Ofpowi. Czy to Ofpowi referens? Teraz będziemy mogli tak mówić. Nike kontra Donica. Człowiek kot i zły kubek. Kotoczłek boi się. Kurczę, boi się. Kotek plus ku. Koteku. Ofpowi, daj autograf, please. Dosłownie. Jestem wielką fanką. Króliś. Koto królik kickit. Kicia. Msel, to jest najlepszy rysunek Nike ever. Usunęli Mushu w Mulan. No wiem, że usunęli Mushu w Mulan. I wiecie, co jeszcze usunęli? Godność i rozum człowieka usunęli z Mulan. Jakby, ja nie mogę po prostu z tym filmem. Słuchajcie, ja zaraz wam będę rant robić. Po prostu czekajcie. Dlatego Ahsoka jest najlepiej napisaną postacią w Star Wars, a Rey najgorszą. Nie wiem, nie oglądałam nowych Star Warsów, szczerze mówiąc. Maru, ale ty nie masz wad poza wadą wzroku i cię kochamy. O, słodziaki. Jak tam Maru u ciebie? A nie wiem, kurde, dajcie mi spokój, ja nie ogarniam. W tym momencie mam wrażenie, że mam gorączkę, dlatego po prostu gadam takie głupoty i nawet nie myślę o tym, co gadam. Więc słuchajcie, jeśli dzisiaj powiem coś bardzo głupiego, jak na przykład wyznanie miłości czatowi, to po prostu nie mówcie nigdy o tym nikomu. Aimbo mnie kusi, żebym to przeczytała, więc to przeczytam. Maru uga buga Montana Hana Company. Uga uga guba guba bura uga. Kotki. Aha, nie motki, tylko kotki. Też kocham kotki. Wszyscy kochają kotki. Kto nie kocha kotków, ten niech pierwszy rzuci kamieniem. Ale nie we mnie, bo ja się boję agresorów. I Hakuna Matata jak najbardziej wszystkim. Teraz przerwa na picie soku marchewkowego, żebym miała ślinę do gadania dalej. Nie ma u mnie mleka w domu, pisze Kate. No to niech twój stary po niej idzie. Albo lepiej je. Kiedy odcinek animowany o naszych głos? Słuchaj, Wojtek może film o cepie odkładać przez ile to już jest? 10 lat? Ja też mogę. Nie zmuszaj mnie do tego. Chciałam powiedzieć, że najpierw mleko, potem płatki. Zgadzam się, też uważam, że najpierw mleko, potem płatki. Jak to najpierw mleko wychodzę? Myślałam, że już wyszedłeś nad go nalaj. No bo ja lubię ciepłe mleko, więc ja najpierw nalewam mleko, żeby móc je podgrzać w mikrofalówce, co jest dość logiczne jak dla mnie, bo dlaczego miałabym jak zwierzę jeść zimne płatki? Ble. Po co to komu? Po co? Guys, najpierw miska. No, miska na początku. Myblik potato 1 zł. Plot twist Maru. Film z Meta 2022 pokaże tylko widzą na Metapie na Pelkonie 2023. Ej, to brzmi jak bardzo dobry pomysł. Muszę tak zrobić. Dziękuję za podsunięcie mi świetnego pomysłu. Widać, że Maru ma gorączkę, bo gada, że mleko pierwsze. Nie. Mam gorączkę i to usprawiedliwia, że nazywam kogoś cepem, a nie, że mówię prawdę. Bo mówię prawdę. Mleko najpierw. W ogóle patrzcie, to się świeci. Widzieliście o tym? Ale nie będę włączać, bo ten. Wyglądasz jak truskawkowe ciastko. To brzmi dobrze. Wyglądam smacznie w takim razie. Nie jedźcie mnie.